Witam. Dzisiaj zaprezentujemy sprzęgi modelarskie. Pierwszy sprzęg. Pierwszy sprzęg jest to sprzęg Jamesa, stosowany na amerykańskich kolejach. Gniazdo sprzęgu. I cały sprzęg. Drugi sprzęg to jest najbardziej popularny sprzęg oczkowy firmy Mechano. Teraz pokażemy różnicę pasowania w gniazdach sprzęgu. W Mechano mamy takie wąsiki i kółeczko, a w Pico są takie wąsiki. Czyli praktycznie, gdybyśmy chcieli podmienić sprzęgi, w gniazdach nie będą pasować w wagonach, mimo że sprzęgi tak samo wyglądają, ale nie są, mają inne pasowanie na gniazda. To jest sprzęg Jamesa. Troszeczkę się różni od konstrukcji tego sprzęgu, ale zasada działania będzie podobna i bardzo popularne sprzęgi pikowskie, czyli tak zwane śledzie. Dołączenia wagonu pasażerski na krótko. Sprzęgi modelarskie w pewnym sensie są uproszczone, tak jak te zapadkowe, gdzie po prostu tabor jest, lokomotywa podjeżdża, zachodzi klapka na klapkę i są ściągnięte wagony z lokomotywą, bądź same wagony. Tak samo jak Pico. A te sprzęgi Jamesa są już bardziej rzeczywiste w stosunku do kolei prawdziwej.